Czyli witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak widać znajdujemy się u mojego barana, samca. Dzisiaj idzie film typowo taki trochę informujący, chcę trochę przekazać trochę informacji oraz tam w tle będę karmił króliki, taki jest zamysł tego filmu. Go już nakarmiłem, ale go dawno nie było na kanale, więc zaczniemy tutaj po prostu zacznę wam tutaj mówić to, co chciałam wam przekazać. Pierwsza informacja jest to, że była długa przerwa, bo tam podejrzeć tygodniowa, ale mam dosyć duży problem z montowaniem filmów. Jak i z ich przesyłaniem. Nie wiem dlaczego. Zmieniłem trochę trochę sprzęt do tego i myślę, że tym jest spowodowana, więc muszę jeszcze ogarnąć wszystko. I będzie git. Miały być filmy z wędkarstwa. Po efekcie montowania nie wyszło mi po prostu to, czego chciałem, mi po prostu nie wyszło. Więc następnym razem, a teraz jest, jak widać, ogólnie przepraszam za wiatr, jak jest słychać w tle, ale wietrzycho jest masakryczne, a nagrywam na dworzu. Nie to, że pada deszcz, no to jest tragedia. Ja już mam się ocieplenie, teraz 6 stopni jest teraz obecnie, więc jest naprawdę dobrze. Przechodzę do tematu. Zmontowałem ten film właśnie z wędkarstwa spławikowego, ale mi po prostu nie wyszedł ten efekt. Nie chcę po prostu wrzucać filmu, który nie jest moim zdaniem warty po prostu tego wrzucenia, więc musicie jeszcze poczekać na ten film z tego wędkarstwa. Teraz pójdzie ocieplenie, więc więc jest w planach już zrobić normalną wyprawę karpiowo. Już z karpiówkami, a nie tam jakiś feder klasyczny, jakieś płocie, leszczyki, karasie, konie jakieś. Tylko już normalnie, już mam zamiar za karpiem pojeździć. Choć czekam jeszcze, aż mi się żwirownia, bo tam mam dosyć głęboko żwirownię i tam głównie na karp jeżdżę. Ale mówię, muszę poczekać, aż tam się woda trochę zwiększy się temperatura wody. Bo tam, tak żeby karpie już normalnie zaczęły brać, już normalnie można było połapać, bo to woda musi być minimum tam te parę, tam powyżej tam 5 stopni to jest minimum, żeby no, złowić jakiegokolwiek karpia. No tak to da się na pewno złowić, ale jeszcze mi się nie udało przynajmniej. Słyszałam, że niektórzy się tam trafia, jakiś karpik, ale to nie są jakieś potwory dwucyfrowe, tylko jakieś tam takie po 2 kilo, kilogram, pół kilo, takie karpiki typowe, karpiątka o bardziej. No mówię, trzeba już, będzie wpadnie prawdopodobnie za 2 tygodnie, tak jak to nagrywam, to jest poniedziałek dzisiaj, wpadnie film z wyprawy karpiowej. To mam taki plan, ale jak on wyjdzie, nie wiem, ale spróbuję po prostu lepiej go nagrać i zobaczymy od warunków sprzyjających. Chciałam też wam, możecie mi też pisać w komentarzach, jakie chcecie, o jakiej tematyce filmy, bo niezbyt mam już pomysły, jakie filmy nagrać, jakie temy właśnie, o czym nagrać te filmy, bo już sporo właśnie tematów wykorzystywałem. Też nie chcę wrzucać tych samych filmów i mówić tego w kółko to samo, więc możecie zadawać, jakie byście chcieli filmy, o czym. Z wędkarstwa, z hodowli, no musicie mi po prostu mówić, pisać możecie w komentarzach i to mi bardzo pomoże w tworzeniu dla was filmów. Przede wszystkim mówiłem, przerwa jest długa, bo ogarniam nowy sprzęt do montowania, jest trochę z tym roboty, trochę montowania również w tym jest, to już nie jest takie proste, ale chcę, żeby te filmy były coraz lepsze jakościowo. I chcę coraz do tych filmów się coraz bardziej przykładać. No ale na razie to zmierza na dobre, bo już powoli zaczynam ogarniać. Mam 2 filmy zaległe. Zobaczymy, czy je zmontuję. Są one nawet w miarę, ale muszę jeszcze je zmontować. Ten film wrzucę bez montowania, po prostu taki informacyjny. Przeniesiemy się może do innego. Ty już zaczyna wariować. Jesteśmy u następnego już królika. Od razu chcę mówić, że tutaj już jest w pomieszczeniu, jest godzina 17, więc już się robi ciemnawo. I tutaj po prostu może być trochę słabsze oświetlenie. No i przede wszystkim już wiatru, mam nadzieję, że nie będzie słychać. Teraz go nakarmimy, trochę owsów, bo w poniedziałki zwykle króliki owsem karmię.
O, tutaj się lepiej widać. Miskę tutaj rzucę obok, żeby mi nie przeszkadzała. Mówię, musicie mi pisać właśnie, jakie filmy chcecie, o jakiej tematyce, bo mi to właśnie pomoże się wpasować. Bardzo mi było właśnie, byłoby mi bardzo miło, jakbyście zostawili też coś po sobie, bo musimy po prostu my razem naprawić to długą przerwę. Ja się będę starał właśnie wrzucać filmy coraz lepszej jakości. Choć wiem, że to nie jest łatwe, tym bardziej, że wiadomo, szkoła i inne obowiązki. Ale no, staram się, żeby te filmy były coraz lepsze jakościowo. No i żeby coraz, jak to wyrazić, coraz fajnie się wam po prostu je oglądało, coraz były ciekawsze, żeby były zachęcające, a nie jakieś nudne i ponure. Więc to tyle chyba, co chciałam przekazać. Wiecie, że jak opanuję nowy sprzęt, no to już się filmy to pojawiały, tip-top, co tydzień będę się starał, żeby był przynajmniej jeden film. Teraz mam dużo filmów zaległościowych, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tyle, co wam chciałam przekazać, bo nie wiem, co tu jeszcze przekazywać. Wiecie, że takie normalne filmy w tematyce królików i wędkarstwa, czy terrorystyki będą już niedługo, tylko muszę opanować ten nowy sprzęt i się postaram coś wrzucić na kanał, już lepiej zmontowanego, bardziej przygotowanego. Możecie coś po sobie zostawić, jakąś subskrypcję, łapkę, choć ja nie mam, ja nie, jakoś nie zmuszam do tego. To już jest wasza wola, czy to zrobicie, czy nie. A ja się z wami żegnam. Na razie. Trzymajcie się. I cześć.